zastąpienie do działań związane z obniżeniem głosów. W związku z tym, że ten punkt jest niewyczerpany, przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie przedstawienie programu. No nic więcej, bo szukać tylko. Już mogę? Zostawiam. Chciałbym tylko stwierdzić, czy zespół, który brałem, był lepszy niż teraz, czy zespół zrobił postęp, bo to jest dla mnie najważniejsze. No i czy zawodnicy są zadowoleni ze współpracy ze mną. Nie będę siebie oceniał, bo każdy z Państwa ma swoje zdanie na ten temat. W Polsce podobno 2 miliony osób zna się na piłce, także prawdopodobnie wszyscy. Ja ze swojej strony powiem tylko tyle, że nie zrzucam nigdy odpowiedzialności na osoby trzecie. Jako trener nie wstydzę się tego zespołu. Myślę, że to był dobry zespół. Szkoda, że tak późno nabyliśmy tych zawodników. Tutaj nie będę wymieniał, ale tutaj chciałbym podkreślić, że w osobie Roberta Hirsza na przykład było to dla mnie duże wzmocnienie, nie wiem jak dla pozostałych zawodników i kibiców. No, mam nadzieję, że ten zespół w 80% zostanie, bo mam nadzieję, że w tej rundzie stworzył wiele emocji i nawet porażki, które były, to były po walce i nie byliśmy chłopcami do bicia. To jest moje zdanie. A mówię, ja nigdy siebie nie oceniam, bo oceny mojej pracy są inni. Moje plany są takie, że jeśli zostanę, chciałbym, wierzę oczywiście, że będzie trzecia liga, jak nie, no to chciałbym powalczyć o powrót do trzeciej ligi, a do tego są potrzebni dobrzy piłkarze. A myślę, że moja skromna osoba w okresie zimowym nie przespała i na pewno słabszych zawodników niż byli nie ściągnąłem, a myślę, że zespół grał lepiej niż na jesień. No. Robiłem takie małe statystyki, żadne to pocieszenie. W rundzie wiosennej zajęliśmy 6. miejsce w lidze, także jakiś mały progres jest. No mamy nadzieję, że uda nam się tą trzecią ligę utrzymać. Dużo warunków jest, natomiast jest taka realna szansa. Więcej będziemy wiedzieli, ja osobiście może w środę, ale to nieoficjalnie bym tego jeszcze może nie powiadamiał, ale koło 20 czerwca, tak jak tam prezes tutaj powiedział, że będzie więcej wiadomo. Natomiast z tego, co tutaj z kolegami z zarządu rozmawiałem i z Pawłem Budziwojskim, jest decyzja utrzymania tego zespołu w tym kształcie i to bardzo fajnie. Może gdyby nawet była ta czwarta liga, czego nie życzę, to tak jak 10 lat temu, równo w 2002 roku, utrzymanie zespołu, utrzymanie szybko decyzja trenera, zabezpieczenie finansowe jest i na zdrowych zasadach walka o awans. Także chyba troszeczkę tej nadziei tutaj dałem tym, którzy nie myśleli, że jest spadek na 100%. Jakiejś wizji na przyszłość czy coś nie ma żadnej. I to od 20-30 prawie lat, 89 czy 90 się zaczęło. Jest tylko z młodzieżą to, co my musimy. Ja nie widzę jednego błefisty jako trenera. Ja nie widzę ciągu. Ja nie widzę pracy ze szkołami. Ale ja widzę, że tam nie interesuje tam. Tak? Jeśli chodzi. I ja przepraszam, ja nie skończyłem. I znowu, ja mówię, jeżeli i raptem słyszę od pana Drzymały, że na zdrowych tych, że finanse są. No niestety, my musimy sobie jedno powiedzieć. Na ile nas stać? Się cieszę, że pan trener by został, bo akurat znam i bardzo dobrze, że znam. Ale weźmy, ile mamy środków, ile nas stać i w końcu na prawdziwą pracę z młodzieżą. 25 chłopaków trenuje na dzień dzisiejszy w Konelce. W Konnym, tak? We wiosce. W Konnym. Tak, i tam wszyscy są z Kosierzyny. Dlaczego? To są dzieciaki, które odchodzą tu od nas. A co może być powodem? Powodem jest to, co mówiłem, tak? Że nie ma jasnego finansowania, nie ma transparentności. No to są właśnie to jest dziura. A baza treningowa jest? Baza treningowa jest, bo są odliki, można zabezpieczyć. Też z odlikami jest problem w Kosierzynie, bo na przykład w okresie zimowym nie można korzystać z odlika w Kosierzynie. Gdzie też jest ewenementem tutaj na skalę województwa, gdzie indziej można korzystać w zimie. U nas nie, bo jakoś okres gwarancji nie przewiduje tego, żeby w zimie użytkować odlik. Generalnie samofinansowanie. No, słuchajcie, myśmy dzisiaj z Andrzejem wyszedł, liczyli dokładnie 38, prawie 39%
miasto obniżyło budżet klubu. Tak ni stąd, ni zowąd. Pokażcie mi organizację, która może przetrwać, otrzymując 40% środków finansowych mniej. To jest praktycznie niemożliwe. Rozchodziło się o kwotę 100 ileś tysięcy. Gdybyśmy to podzielili na 12 miesięcy, to nie są dużo pieniądze. I takie miasto dla tak zasłużonego klubu z ponad 60-letnią tradycją nie było w stanie wysupłać tych paru tysięcy na miesiąc więcej. Dla mnie to jest skandal. Według mnie te nasze ciche tutaj zachowania to się powinny skończyć i z całym szacunkiem akurat do osoby burmistrza, którego ja osobiście znam i bardzo szanuję, natomiast do miasta jako takiego powinniśmy jakąś petycją czy już inne środki wystąpić, bo to, co my tutaj dostajemy, nie ma tego co porównywać do piłki ręcznej czy do jakichś innych dyscyplin. To akurat to, co trener Budziwojski powiedział. My jesteśmy wizytówką tego miasta, kiedy jeszcze miasto nic nie miało, to jedna Kaszubia była. Już nie będziemy do starych czasów, gdzie byliśmy pierwsi w województwie pomorskim. No pewnie tak szybko do tego nie wrócimy, może nigdy, no ale jakąś pozycję trzeba by sobie wyrobić. Bez wsparcia miasta, gdzie my otrzymujemy taki budżet, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować, no to po prostu się nie da. Dlatego uważam, że powinniśmy uchwałę podjąć, żeby zarząd, jako ciało nas reprezentujące, wystąpił do miasta z określeniem się miasta, co dalej funkcjonowanie, bo przypuszczam, że spotkamy w grudniu, dług urośnie i będziemy być może być jeszcze gorsza sytuacja, dlatego żebyśmy wiedzieli, na czym stoi klub. Bez miasta tu się nie da. I niech będzie jakieś planowanie krótkookresowe, to myślę o budżecie rocznym, ale też i długofalowe. Bo to jest stagnacja w tej chwili. No co zrobili? Boisko, które wymaga w tej chwili renowacji, u góry kartoflisko i co, i nic dalej? Także ja bym tutaj do prezydium, zgłoszę to później jeszcze w formie do przegłosowania uchwały, żeby wystąpić do miasta z odwrócenie się, jaka jest strategia rozwoju dla KS Kaszubia. Słuchajcie, pamiętacie, zgłaszałem już dwukrotnie o gwarancyjny remont szatni, który jest tutaj. Zrobiony jest? Nie jest zrobione. A co dzisiaj mamy? Czerwiec. Kiedy zgłaszałem? Przegląd gwarancyjny był, ale efektów no, ale to, pozytywny. No to znaczy, że nie był. No, mija rok czasu. No to jak ten klub jest traktowany, słuchajcie? Przejęcie budynku, oczywiście to teraz... No ale ciężko przejmować, skoro struktury nie ma. Natomiast nie jest pozałatwiane masę rzeczy podstawowych, gdzie ten klub nie może funkcjonować. Także ja uważam, że główną sprawą jest ułożenie tej współpracy z miastem. Andrzej podawał, zdaje się, ile tych drobnych środków tutaj pozyskano. No nie ma tych ludzi, którzy zawsze ile ten klub pozyskuje. Gdyby nie tych kilka ludzi przyjaznych temu klubowi, to już by było dawno po Kaszubi. Także tak to wygląda i naprawdę jestem za tą bazą dla młodzieży, za rozwojem. Sam mam dzieci już w tym wieku, które chętnie by może pograły, no ale to trzeba stworzyć. Natomiast do zarządu generalnie to bym miał takie uwagi, że tylko ciężko współpracować, jak to się wszystko ciągle na starcie, bo ciągle nowe osoby zanim się wdrożą, ale nie podjęto żadnych wysiłków, żeby troszeczkę poprawić frekwencję na stadionie. Zobaczcie, na meczu 50-100 ludzi, tym piłkarzom też by się inaczej grało. I tutaj nie można mówić, że no nie da się, trzeba popróbować. Nic się nie robi w tej sprawie. Zobaczcie, na jednym forum wszedłem i w ciągu kilku dosłownie godzin było 1300 wejść. To znaczy, że zainteresowanie klubem jest. Próbować ściągnąć tych ludzi tutaj. No jakieś działania trzeba podjąć. Chodziłoby też, pewnie Bogdan w tych zapisach tam ma, jakaś polityka zarządu powinna się już teraz wyklarować. Już zarząd jest, myślę, że otrzepany i w tym kierunku też to powinno wszystko pójść i powinnam jakieś tutaj zadania przedstawić. Nie jest zła sytuacja po prostu naszych zawodników, czy błąd, stosunek tutaj naszego, czy zarządu, nie tego. To jest po prostu sytuacja taka, że z jesieni zdobyliśmy za mało punktów. Gdyby były większe ilości tych punktów w jesieni, teraz aktualnie zdobyliśmy 21 punktów. No, gra jest, jako zarząd akceptujemy ten zespół, który jest aktualnie powstał od września zeszłego roku, prowadzony przez pana Pawła Budziwojskiego. Jest to zespołem naprawdę dobrym. No nie ma czasami, jest w piłce tak, że no, stanie się ostatnie sekundy i wpadnie brameczka i jest 1-0 lub wynik remisowy. No, stało się tak po prostu i niestety musimy na tym, chciałbym, żeby po prostu jak będzie spadek z tej czwartej ligi, żeby klub awansował do trzeciej ligi. Nie?
To jest taki priorytet. No. I jeśli chodzi o to, to właśnie jak tutaj nam powiedziano na tym dzisiejszym spotkaniu, chciałbym, żeby po prostu miasto nasze określiło się też właśnie, jak będzie wyglądała ta sytuacja finansowa naszego klubu, jak będzie wyglądała sytuacja tutaj w tym budynku pozostania, jakie mamy ponosić koszty, klub powinien ponosić jakie koszty. No, dużo tych takich jest wiążących rzeczy, których po prostu trzeba naprawdę rozstrzygnąć, porozmawiać z włodarzami, usiąść sobie, czy ze starostwem. Może dojdziemy do wspólnego tutaj porozumienia, żeby jak najlepiej tutaj w naszej miejscowości była i ta trzecia liga i może i więcej tych grup juniorskich. Bo ponieważ, tak jak to jest określone, mamy te dwa boiska. Kaszubia jako klub posiada tylko górną płytę boiska, za którą jest odpowiedzialna. Mamy to z Urzędem Miejskim w Kosierzynie właśnie podpisaną taką, a dolna płyta, gdzie ćwiczą i odbywają się zawody trzeciej ligi, odbywały się, jest pod patronatem Centrum Sportu i Rekreacji w Kościerzynie.